Cześć, tym razem zajmę się zmianą tapicerki skutera Piaggio. Tak się prezentuje. Niestety osoba, która dokonywała poprzedniej renowacji, użyła ekoskóry, tak naprawdę skutera, który większość czasu przybywa na zewnątrz. Niestety ekoskóra nie nadaje się do stosowania na siedziska, do motocykli, ogólnie na zewnątrz się nie nadaje pokrycia, które mają styczność z deszczem, ze słońcem i z mrozem, no bo oczywiście wszystkie te warunki atmosferyczne wpływają na żywotność takiej tapicerki. No niestety ekoskóra się do tego nie nadaje, ale tym razem już użyjemy właściwego materiału, który docelowo już zostanie na pewno na długie lata na tym motocyklu. Zapraszam do obejrzenia, jak zmieniam tapicerkę w siedzisku do skutera Piaggio.
Jak widać, teraz już siedzenie do tego skutera Piaggio wygląda znacznie lepiej. Jest z brązowym winylem na wierzchu. Tkanina, która naprawdę jest dostosowana do warunków atmosferycznych, a nie tak jak widać było na początku filmu, że to jest po prostu ekoskóra, która całkowicie nie nadaje się w ogóle wręcz do stosowania na zewnątrz. Kanapa wyszła całkiem przyzwoicie, bardzo ładna. W gąbkę nie zostało tak naprawdę nic ingerowane. Dalej jest takim samym skuterem jak było, bo nie była tutaj zmiana komfortu, tylko zmiana poszycia. Twardość odpowiadała, wielkość, kształt jak najbardziej. Po co tu było ingerować, że tak powiem, w gąbkę? Zrobiliśmy całe poszycie winylowe, nie ma tam grama bawełny, tak jak w tym poszyciu z ekoskóry. Także myślę, że całość prezentuje się całkiem zgrabnie. Nie mam zdjęć, jak prezentuje się to na już założone na skuter, no ale myślę, że na pewno wygląda to lepiej jak z poprzednią wersją. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę. Jeśli możesz, zasubskrybuj mój kanał. A gdybyś chciał lub chciała zrobić sobie siedzenie, zapraszam do kontaktu. Wszystkie linki kontaktowe są w opisie filmu, więc dlaczego nie? Zapraszam. Wystarczy, że dołączysz do tej wiadomości opis, co potrzebujesz zrobić, jakieś zdjęcie wzorcowe, do którego mam nawiązywać nową tapicerką, nowym wyglądem Twojej kanapy, czy do motocykla lub siedzenia. Wszystko jest do zrobienia, kwestia tego, co tak naprawdę oczekujesz po zrobieniu. Na razie to tyle, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się na pewno niebawem. Cześć! Oh, 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 oh